Cześć, Konvail Coldwind z tej strony i witam was w krótkiej recenzji nowego magazynu, który pojawił się na polskim rynku. No jest to magazyn skierowany dla programistów, w związku z tym stwierdziłem, że warto, warto o nim wspomnieć, ponieważ moim zdaniem brakuje na rynku, przynajmniej polskim dobrych, drukowanych czasopism skierowanych właśnie dla osób, które zajmują się programowaniem, czy to hobbystycznie, czy to profesjonalnie. I teraz, zanim przejdę do recenzji właściwej, króciutki wstęp. Jak zaczynałem programować, a było to na początku lat 90., w zasadzie na samym początku lat 90., to na rynku oprócz książek było kilka czasopism, w których można było, programiści mogli znaleźć coś dla siebie. Był to m.in. Bytek, którego być może kojarzycie, który był naprawdę świetnym czasopismem skierowanym ogólnie dla użytkowników komputerów, no ale jako, że wtedy oprócz, no, a w zasadzie programowanie było podstawą użytkowania komputerów, no to, to również znalazło się tam sporo o naprawdę, naprawdę sporo listingów. Poza tym był również między innymi moje Atari, który był w zasadzie trochę spin-offem Byteka, a przynajmniej można było znaleźć sporo podobień między tymi czasopismami z tym, że moje Atari było stricte skierowane dla użytkowników komputerów Atari. No ja byłem takim użytkownikiem stąd też posiadam kilka numerów. Również było kilka innych czasopis, między m.in. komputer, w którym co jakiś czas pojawiały się jakieś listingi, chociaż no to bardziej już było do o, ogólnej, ogólnego grona użytkowników komputerów skierowane. Był też, było też coś, coś takiego, co się nazywało Młody Technik, to chyba zaczyna wychodzić do dzisiaj, i tam co prawda nie, nie jest to magazyn o programowaniu, natomiast również się tam listingi co jakiś czas pojawiały. Nawiki znalazłem info, że również pojawiło się jakieś czasopismo zwane Tajemnice Atari, które, no jak można się domyślić, również było skierowane dla użytkowników a no komputerów Atari również się tam troszeczkę programowania, jak można się domyślić, pojawiało. No i to był, to był początek lat 90. -tych, było tych czasopism na rynku na raz powiedzmy 3, 4, 5, w których przynajmniej jeden listing się pojawiał. No ale od tego czasu minęło 20 lat, troszeczkę ponad nawet. I no, na rynku polskim tak naprawdę nie ma czasopism skierowanych dla programistów. No chyba, że. A, no dobra, jest, jest jedno wydawane przez software wydawnictwa, ale nie o nim dzisiaj będzie. W związku z tym, kiedy w marcu pojawiła się informacja, a, że. Ma pojawić się na rynku nowy, nowe czasopismo dla programistów, to bym bardzo się, się ucieszyłem, byłem bardzo ucieszony. Dodatkowo w marcu dodam, że wyszedł pierwszy numer darmowy w wersji elektronicznej tego magazynu. Nie jest do pobrania na stronie wydawnictwa. Strona, strona to jest, jeżeli, jeżeli mnie pamięć, nie myli, www.programistamag.pl i tam w dziale download można, można znaleźć ten pierwszy marcowy numer i go pobrać. I pojawiła się również informacja, że kolejny numer będzie już drukowany. Osobiście preferuję czytać jednak czasopisma w formie drukowanej, w związku z tym byłem no, na tyle na, nastawiony na ten magazyn, że postanowiłem sobie sprawić od razu kolejny numer, a tak naprawdę wykupić prenumeratę. No tak więc kiedy w maju wyszedł pierwszy numer i nie pomyliłem się, ponieważ są dwa pierwsze numery, jest numer marcowy i no, to jest pierwszy elektroniczny, darmowy, jest numer majowy, to jest pierwszy no pierwszy drukowany numer e, tego czasopisma. To kiedy pierwszy numer, kiedy do mnie doszedł, postanowiłem coś, coś o tym napisać na blogu i również coś o tym nagrać. I teraz taki, może, mały disclaimer, mianowicie recenzję robię z własnej woli. Mianowicie nikt mi za darmo żadnego numeru tego czasopisma nie, nie przysłał, w związku z czym no, nie czuję się zobowiązany zrobić jakiejś super, mega pozytywnej recenzji. A czyż recenzja będzie pozytywna, ponieważ ten to czasopismo mi się podoba. Również będzie. No cóż, no jest to moja recenzja, będzie stricte subiektywna. Mianowicie powiem, co mi się w tym podobało, a nie powiem, co może się ogłowi w tym podobać, no, ponieważ po prostu tego nie wiem. Więc tak, zacznijmy może od artykułów. Jest 8 artykułów w tym numerze podzielonych na kilka kategorii. Jeśli chodzi o te kategorie, to jak widzicie, są to biblioteki i narzędzia, gdzie będą, jak się można domyślić, zapisywane biblioteki. Potem języki programowania, programowanie grafiki, dostało osobną kategorię programowanie urządzeń również, inżynieria oprogramowania, klub lidera IT, co brzmi bardzo szumnie, ale znalazłem tam bardzo fajny artykuł. Jest również komiks. Komiks w zasadzie z komiksem rozprawie się najpierw, mianowicie jest to w zasadzie przedruk komiksów w Zucha. Fajnie, że się pojawiło, czy czy, czy, czy chciałbym osobiście, żeby to był bardziej unikatowy komiks niż to, co można znaleźć na sieci? No chyba bym chciał. Natomiast fajnie, że coś tematycznego się tam faktycznie znalazło. Okej, okay. co do artykułów. Osobiście mi bardzo przypadł, właśnie ten, do gustu, właśnie ten artykuł z tej kategorii klub lidera IT, cokolwiek to znaczy, mianowicie dokumentowanie architektury, jak zorganizować proces rozwoju architektury. Panów Michała Bartyzela i Mariusza Siera Czkiewicza. Przepraszam, za, jeżeli źle przeczytałem nazwiska, natomiast preferuję jednak, jak ludzie podpisują się akcywami. <grym> Dobra, a tak na serio. Artykuł jest bardzo fajny, um, naprawdę go polecam. Nie, nie, ma, nie jest to stricte techniczny artykuł, jest to raczej taki powiedzmy, że delikatnie filozoficzne troszeczkę podejście jest przedstawione, jak, jak się do tego zabrać. Taki miękki artykuł, jeżeli chodzi o programowanie, natomiast bardzo mi przypadł do gustu i naprawdę go polecam. Z innych rzeczy, które przeczytałem i które mi się podobały, był artykuł o C++11 część pierwsza. Jest tam opisanych kilka takich nowości, które pojawiły się właśnie w tym nowym standardzie języka C++, ponieważ też śledziłem rozwój tego standardu i te wszystkie drafty starałem się przeglądać. Natomiast jest tego dużo i w związku z tym bardzo chętnie również poczytałem o tym, co autorzy artykułu stwierdzili, że jest, że jest fajne w tym języku i co warto pisać. Polecam ten artykuł, warto tam na niego rzucić okiem. Z innych rzeczy również. Z kategorii programowania urządzeń przeczytałem od deski do deski wykorzystanie sensora Kinect w systemie Windows. Wcześniej się nie interesowałem Kinectem, natomiast powiem tak, osobiście uważam, że gdybym miał coś na Kinectie oprogramować, to, to ten artykuł jest doskonałym, doskonałym takim referens, referencem. Mianowicie, po pierwsze, jest tam powiedziane, co Kinect udostępnia, w jaki sposób mniej więcej to udostępnia, a poza tym jest kilka linii kodu, które obrazują, jak pobrać. Kilka różnych rzeczy z tego Kinecta, jak otrzymać ewentualnie. Jest również zasugerowany, jak można podejść do, do na przykład wykrywania gestów. Także fajny artykuł, jeżeli Kinecta będę się bawił, pewnie położę przed sobą ten artykuł, żebym, no żeby mi szybciej to wszystko szło. Natomiast oczywiście to jest artykuł tylko o Kinectie, w związku z tym nie, nie, nie jest to jakiś taki ostateczny manual czy ostateczna dokumentacja tego Kinecta, ale no, na początek wystarczy. Poza tym e, programowanie grafiki, e, jak wiecie, jeżeli przyglądacie mojego bloka, jest to coś, co, czym się również interesuje. I no, jest tam artykuł Direct3D e, podstawy. Jeśli chodzi o ten artykuł, to on z Directem 3 d w zasadzie za dużo wspólnego nie ma. No, do, troszeczkę ma, mianowicie Rendering Pipeline e, właśnie Directa 3 d jest opisany. Natomiast linijki kodu z Direct3D się. No, żadna się nie pojawiła. Niemniej jednak jest to bardzo dobry wstęp ogólnie do grafiki 3D, do, a szczególnie do współczesnej rasteryzacji, współczesnego podejścia do rasteryzowanej grafiki 3D. Także, jeżeli ktoś interesuje Direct 3D lub OpenGL i chciałby, chciałby w to wejść, to, to też fajnie rzucić się na ten artykuł, fajnie tłumaczą podstawy. Jak, może, jak, jak się domyślam, jest to pierwsza, pierwsza część dopiero artykułu, więc ten Direct 3D gdzieś tam się w końcu pojawi, jeżeli chodzi o kod. Ok, kontynuując, e, rzuciłem też okiem na kilka innych artykułów, mianowicie wybrane elementy języka Objective-C i ich wykorzystanie. E, natomiast e, jeżeli chodzi o ten artykuł, już dość dawno pisałem w Objective C i pisałem też dość mało, więc e, no, muszę sobie przypomnieć o Objective C, żebym mógł powiedzieć cokolwiek na temat tego artykułu. E, czyta, próbowałem też czytać artykuł Erlang, język inny niż C czy Java, natomiast e, z artykułem nie jest nic nie tak, natomiast Erlang chyba nie jest językiem, który mi osobiście podpasuje. No, no ale wiadomo, są, są różne gusta. Nie czytałem również artykułu Biblioteka KOKOS 2D, natomiast mam w planie przeczytać ten artykuł choćby dlatego, może nie programuję na iOS, a natomiast przyznaję, że interesuję się również tworzeniem. Jak wiecie, zresztą również interesuję się tworzeniem gier, więc chętnie rzucę okiem, jakie podejście jest zaprezentowane w, tym, do, w tej bibliotece. Natomiast nie planuję rzucić okiem na nie planuję rzucać okiem na, na domain driven design, akurat nie zajmuję się z dużymi projektami, w związku z czym no, powiedzmy nie wpada to w kategorię moich zainteresowań. Natomiast domyślam się, że osoby, które są bardziej związane właśnie z inżynierią oprogramowania na takim troszeczkę um, bardziej high-levelowym poziomie, to, to ich może to może lub mnie zainteresować. Dobra, idąc dalej. Jak wspomniałem, artykuły są bardzo fajne, więc ja osobiście dla siebie coś tam znalazłem, więc, więc na pewno nie żałuję, że tą prenumeratę wykupiłem i na pewno będę z niecierpliwością wyczekiwał kolejnych numerów. Idąc dalej, jeżeli chodzi o technicznie, a w zasadzie fizycznie, jak ten, jak ten magazyn się prezentuje, no to dla mnie to jest mało istotne. Natomiast powiem, że okładka jest, papier również, papier jest, bodajże się to określa papierem kredowym, Czyta się z tego bardzo wygodnie, trudno mi cokolwiek tutaj zarzucić, natomiast nie, żebym się jakoś specjalnie też znał na jakości papieru. Zresztą, z tego co pamiętam, Enta Insider na przykład wychodził na papierze typu Recycled i też się całkiem fajnie czytał, więc, no jak mówię, moim zdaniem jest to po prostu bez znaczenia. Natomiast odnotowuję, że papier stwierdzono. Dodam jeszcze, że magazyn posiada wersję elektroniczną w plikach Mobi, PDF oraz EPUB. Osobiście, no osobiście. Jak mówiłem już nieraz, chyba to preferuję jednak czytać te magazyny w wersji drukowanej. Natomiast wiem, że sporo osób posiadających szczególnie czytniki preferuje wersję elektroniczną. To jest, jest ten magazyn w formie elektronicznej również dostępny. I dodam, że w tym miesiącu było jakieś takie opóźnienie z wysyłką, z wysyłką tego numeru, ponieważ no, coś drukarnia podobno nawaliła. Nie wchodząc w szczegóły. Natomiast redakcja ślicznie wybrnęła z tego, wysyłając po prostu prenumeratorom wcześniej wersję elektroniczną, tak żeby mogły, mogli sobie rzucić okiem. Także bardzo miły gest ze strony redakcji i też no, fajny dla osób, które faktycznie chcą korzystać z tych czytników, że, że te wersje elektroniczne są. Jeśli chodzi o inne sprawy, nad, na przykład o edytorial, który bardzo lubię czytać, czy mianowicie co redakcja ma do przekazania czytelnikom w danym numerze, to no W tym wypadku 50% to jest po prostu opis menu, menu czego no osobiście nie rozumiem, natomiast co, co, co jakoś tak już jest, jest standardem, że wrzuca się do, do edytorialu. No poza tym jest tam jeszcze trochę informacji, co tam redakcja ciekawego um, po pierwsze zrobiła, co planuje, a także za co dziękuję community, ponieważ i podziękowania się znalazły. Bardzo mnie rozbawiło stwierdzenie, że redakcję cieszy, że bardzo duża część community wyraziła się pozytywnie na temat, na temat nowego, nowej inicjatywy, nowego magazynu. Jestem ciekaw, czy to znaczy, że dostali trochę różnych flameów, że, że... No, no właśnie pytanie, że co. No cóż, moim osobistym zdaniem fajnie, że coś takiego wyjdzie, czy wychodzi, a czy przetrwa? No to wiadomo, rynek zdecyduje, tak naprawdę zdecydują to osoby, które zdecydują się to zakupić lub nie zdecydują się tego zakupić. Okej, okay, ale kontynuując. O, jeszcze wspomnę o layoutcie. Kontynuując. Jak widzicie przed sobą, to no na tym streamie wideo, tak naprawdę nie na streamie wideo, a to statyczne zdjęcie, które tam wrzuciłem, to layout jest taki dość nieprzeszkadzający, to jest bardzo dobre słowo moim zdaniem, ponieważ... Jest, jest po pierwsze przejrzysty, po drugie skromny, po trzecie ma scenowane kolory, nie ma za dużo ozdobników, moim zdaniem bardzo wygodnie się to czyta dzięki temu i, i bardzo fajnie ten layout wygląda i osobiście jestem bardzo z layoutu zadowolonego. Szczególnie jeżeli możecie sobie przypomnieć pierwszy, pierwszy numer, a w zasadzie pierwsze dwa numery czasopisma Exploit, um, które zresztą bardzo fajne czasopismo i też tam kilka artykułów swoich wrzuciłem, natomiast no tam layout nie był mocną stroną. No to jeżeli chodzi o magazyn programista, to ten layout na pewno fajnie, fajnie wypadł i jest moc, jedną z mocniejszych stron tego magazynu. No, oczywiście nie tak mocno jak artykuły, zresztą raczej się nie kupuje po to magazynu, żeby podziwiać layout, tylko żeby czytać artykuły. Natomiast no fajnie jest nie walczyć z tym layoutem. Dobra, to może podsumowując, no jak wspomniałem, ja prenumeratę mam, nie będę z niej zrezygnował, jestem raczej, znaczy raczej na pewno jestem zadowolonym posiadaczem pierwszego numeru drukowanego i, i mam nadzieję, że jak wyjdzie w końcu ten drugi numer, to również będzie na poziomie. Prawdę mówiąc nie widzę powodów do niepokoju, tak więc zachęcam przynajmniej do rzucenia okiem na tą wersję darmową, nic was to nie będzie kosztować oprócz czasu, a być może, być może wam się spodoba, być może faktycznie na, na waszą półkę tudzież na wasz czytnik elektroniczny trafi jakiś kolejny fajny magazyn, a no, przypominam, że tak jakoś to jest, że jeżeli um, znajdą się osoby, które będą chciały to kupić, to ten magazyn będzie wychodził jak... Ja jak wszyscy stwierdzam, że no, jednak nie, 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 nie będziemy sobie sprawiać tego magazynu, poczytamy go, nie wiem, w Empiku czy coś, to, no to takie magazyny mają zwyczaj upadać, a moim zdaniem brakuje na rynku po prostu czegoś papierowego do poczytania o programowaniu. Ale to jest tylko moje zdanie. Jeżeli chodzi o cenę, no to cena, interpretacja ceny tak naprawdę jest kwestią punktu siedzenia, więc nie będę na ten temat nic mówił. Natomiast powiem, że na okładce jest cena 20 zł BS 10 groszy, a prenumer, prenumerata elektroniczna na rok kosztuje 100 zł bez złotówki. Natomiast prenumerata drukowana jest troszeczkę droższa. Jeszcze dochodzą do tego kosztu wysyłki. Chyba prenumerata na dwa lata drukowana razem z kosztami wysyłki to wychodzi 470 zł bez 2 zł. A nie, po prostu 470 zł. No jak mówię, cena jest kwestią interpretacji, więc, więc nie będę może nic więcej na jej temat mówił. I to by było na tyle. Tak więc zachęcam przynajmniej do rzucenia okiem na, na pierwszy numer tego mm, czasopisma. Przynajmniej ten darmowy. Dodam od siebie, że ja coś planuję nawet napisać dla nich. Prawdopodobnie za kilka numerów się jakiś mój artykuł ukaże. Jeżeli miałby się ukazać, to dam, dam wcześniej znać. To by było na tyle. Tak więc no, dziękuję za uwagę i no, miłej walki z programowaniem, jak zwykle.